Widzimy wyniki. 24 951 łącznie SGS 4, 24 473 HTC One i LG 18630. Na CPU możemy popatrzeć. 11441 Samsung, HTC One 11067 i LG 6623, czyli widać, że LG no, ma o połowę wolniejszy CPU. GPU 8470, 8464, no podobnie LG i HTC, czyli przepraszam, Samsung i HTC, LG 7710, taki wynik. No zresztą widzicie sami, tutaj myślę, że nie będzie problemu, bo staram się to w miarę dobrej jakości wrzucić. Idziemy do kolejnego testu. I widzicie po kolei Samsung S4 12366, 12379, czyli w tym teście troszeczkę mocniej wychodzi HTC One i 5908 LG, także LG no też tutaj troszeczkę wychodzi słabiej. Wszystkie telefony na maksymalnym podkręceniu wyświetlacza, także również widzicie, jak wyświetlacze pracują. W LG dostaję informację, że wyżej już nie mogę podkręcić, bo jest telefon za ciepły. Także on w zasadzie cały czas taki komunikat pokazuje. Rzadko mi się zdarza, żeby nie był za ciepły, żeby ustawić pełne podświetlenie wyświetlacza, ale myślę, że wszystko było fajnie widoczne. Tradycyjnie zachęcam do komentowania. Jeżeli macie wyniki swoich telefonów, to również piszcie w komentarzach, bo to zawsze jest przydatne dla innych osób, które sobie szukają nowego telefonu. No i przede wszystkim, jeżeli szukają jakiejś mocnej jednostki i patrzą na benchmarki.